Rondo przypomniarni nie jest już bezimienne. Nosi nazwę Unii Europejskiej. Na samym rondzie znalazły się cztery flagi. Polski, Wałbrzycha, Unii Europejskiej i Dolnego Śląska. Oraz dąb. Nazwa ronda to pomysł prezydenta Wałbrzycha Romana Szołemeja. Decyzję zaakceptowali radni, podejmując uchwałę na sesji Rady Miasta. Niezadowolenia z tej decyzji nie kryli radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli, by to właśnie rondo, pierwsze po wjeździe do Wałbrzycha, nosiło nazwę Stulecia Niepodległości Polski. Nazwę, którą zaproponowali, będzie jednak nosiło rondo przy ulicy Kamienieckiej. Dlaczego rondo Unii Europejskiej? Wałbrzych jest... powstał, polski Wałbrzych. Powstał... wysiłkiem, życiem, pracą, duchem tych, którzy przyjechali do Wałbrzycha w 1945 roku z całej Europy. Z Belgii, z Holandii, z Anglii, ale również ze Lwowa, z Drohobycza, z Wilna, a później w latach 40. z Grecji, z Serbii. Ale Wałbrzych jest europejski również dlatego, że trudno właściwie przecenić moment wejścia Polski do Unii, Wałbrzycha do Unii, czyli 1 maja 2004 roku. Od tego momentu zaczęły się po prostu zupełnie nowe możliwości. Ta chwila otworzyła nam perspektywę, horyzont, dodała nam sił, środków. Rondo wygląda też zupełnie inaczej. Znalazły się tu cztery flagi: Polski, Wałbrzycha, Unii Europejskiej, Dolnego Śląska oraz dąb. Umieściliśmy cztery maszty, które symbolizują cztery najważniejsze podmioty, które tworzą naszą wałbrzyską przestrzeń, rzeczywistość. A w tym wszystkim jest ten wałbrzyski dąb na zarówno maszcie i na fladze, jak i posadzony z wielką nadzieją, że tym razem się przyjmie na środku naszego tego ronda. Tym razem na rondzie posadzono znacznie młodszy dąb z lokalnej szkółki.